W województwie świętokrzyskim ruszyła kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja podkreślamy obowiązkowa, mimo że służba w wojsku od ponad dekady obowiązkiem nie jest. Do armii idą tylko ci, którzy chcą, a tych w regionie nie brakuje. W tym roku wezwanych zostanie około 7 tysięcy poborowych w regionie. W powiecie sandomierskim kwalifikację wojskową przejdzie w sumie 500 osób. W tym roku wezwania trafiły do młodych mężczyzn, w większości urodzonych w 2000 roku. Kwalifikacji podlegają też nieco starsi, urodzeni w latach 1995-1999 oraz kobiety. Kwalifikacja wojskowa polega na tym, że osoby stające do kwalifikacji wojskowej stają tutaj przed wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, powiatową komisją lekar lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień. Powiatowa komisja lekarska każdej osobie określa kategorię zdolności do służby wojskowej. Przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień przeznacza do form spełnienia powszechnego obowiązku obrony. W tym roku do kwalifikacji są wezwani mężczyźni urodzeni w 2000 roku. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-2000, którzy do tej pory nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osoby urodzone w latach 1998-99, które już stawały na powiatową komisję lekarską i komisja ta określiła im czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej. Kobiety urodzone w latach 1955-2000, które tam posiadają predyspozycje do czynnej służby wojskowej lub nabywają takie kwalifikacje i kończą naukę w roku akademickim 2018-19 oraz wszyscy ochotnicy, którzy mają ukończone 18 lat złożyły wniosek o skierowanie do kwalifikacji wojskowej do 24 roku życia i jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przydatność do służby określają poszczególne kategorie A, B, D oraz E. Pierwsza oznacza pełną zdolność, ostatnia całkowitą niezdolność. Kwalifikacja wojskowa to obowiązek ustawowy, respektowany zresztą przez zdecydowaną większość powoływanych. Mamy kategorię A, czyli zdolny do czynnej służby wojskowej, kategorię B, czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej. I ta niezdolność to może wynosić 12 lub 24 miesiące. Kategoria D, niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej. I kategoria E, całkowicie, trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, mobilizacji i w czasie wojny. Kwalifikację wojskową wykorzystują również przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej do zaprezentowania działalności tzw. terytorialsów. Dołączamy do komisji kwalifikacyjnych wojskowych, promując jednocześnie nowy rodzaj wojsk, czyli Brygad Obrony Terytorialnej, która jest przeznaczona taka służba dla każdego cywila. Każdy może w to wstąpić. Limit wiekowy jest 55 lat, zainteresowanie jest spore. Można świetnie to połączyć z pracą, z nauką. Młodzież może sobie, mówiąc wprost, dorobić troszeczkę pieniędzy. Ćwiczenie nie jest specjalnie trudne, nie jest wymagające dla każdego. Także chętnie zapraszamy i informujemy każdego, który się tutaj kwalifikuje. O warunkach przystąpienia do służby. Młodzi mężczyźni, z którymi rozmawialiśmy, na razie chcą skupić się na dalszej nauce, jednak w przyszłości nie wykluczają wstąpienia do sił zbrojnych. Jestem zainteresowany służbą w Dęblinie w szkole Orląd, no ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo dostać się jest bardzo ciężko. No ale próbować warto. Myślę nad obroną terytorialną. Zawodowym nie chciałbym, ale jako w obronie chciałbym. Nie, nie wiąże. Dlaczego? I mam inne plany na. Ogólnie na, na przyszłość. Jakie? E, studia, a później zobaczymy. Nawet terytorialci nie wchodzą w grę? Nie, to nie dla mnie. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa do 26 kwietnia.